Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Witajcie moi kochani. Dzisiaj mam dla was wideo makijażowe, które oczywiście będzie dość głośne i z przerwnikami, więc ostrzegam was. Że to będzie na pewno nieco inne wideo. Więc tak, dzisiaj będzie wideo zainspirowane trochę innym nagraniem, które widziałam na YouTubie. Ponieważ u mnie na kanale już na pewno widzieliście kilkakrotnie. Widzieliście na pewno, jak ja przyszłam zrobić makijaż, to słońce wyszło. Naprawdę, dzisiaj ta pogoda jest po prostu dobijająca. Z rana było słońce, potem zaczęło padać. Przyszły straszne chmury. Było naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo ciemno. This is big. I tak wygląda nagrywanie z moim 6-letnim dzieckiem. Takie właśnie nagrania będą na was czekały przez następne kilka dni. Także ten tydzień cały i plus kolejny poniedziałek. Na pewno kilka razy się pojawi nagranie. Nie dość, że słońce mi przeszkadza, to oczywiście jeszcze młody. W ogóle zaczęłam mówić, że to wideo jest trochę zainspirowane innym nagraniem, które widziałam na YouTube kilka dni temu. I był to test podkładu, który ja w swoim posiadaniu mam już od 2 miesięcy. Nie pamiętam dokładnie, kiedy ja kupiłam ten podkład. Czy to było w styczniu? Czy to było jeszcze w ubiegłym roku w grudniu? Ja myślałam, że ten podkład już jest dostępny w Polsce też, bo tutaj w Wielkiej Brytanii on się pojawił około rok temu. Ja mam wrażenie, że on się jakoś pojawił późną wiosną. Mogę się mylić, może trochę później, ale na pewno już dobrych kilka miesięcy, co najmniej te 6 miesięcy tutaj w UK jest ten podkład dostępny. Więc kochani, słońce zaszło, jedziemy z tym... Chyba nie będzie mi dzisiaj dane. W każdym bądź razie, moi kochani, jeśli chodzi o podkład, o którym wam już zaczęłam opowiadać, to ten podkład tutaj pojawił się już dobrych kilka miesięcy temu i ja byłam zupełnie nieświadoma faktu, że w Polsce go nie macie. Nie wiem dlaczego. Niemniej jednak, nigdy na moim kanale nie pojawił się taki faktyczny test tego podkładu. Ja go zawsze mieszam z innymi podkładami, ponieważ jest to podkład że tak powiem, niestabilnej formule. I mówię tutaj o tym podkładzie z L'Oreal. To jest True Match Nude Plumping Tinted Serum. I to jest podkład, który zawiera 1% czystego kwasu hialuronowego. Przynajmniej tak to jest na butelce podane. I tak on się prezentuje. To jest ten charakterystyczny podkład z pipetką. To jest podkład serum, czyli... Czym się charakteryzuje podkład serum? A tym, że ma dość lekką konsystencję, nie zastyga i jest bardziej kosmetykiem pielęgnacyjnym niż makijażowym. Znaczy, to jest takie połączenie kosmetyku makijażowego z pielęgnacją. Czyli generalnie ten podkład ma jakieś tam dodatki takich środków pielęgnujących skórę, takich na przykład tutaj kwasu hialuronowego. Więc to jest taka pielęgnacja połączona z podkładem. On jest w ogóle w kilku kolorach, ale ponieważ jest to serum, nie ma tutaj jakiejś wielkiej gamy kolorystycznej. Bodajże u mnie, ja widziałam 5 albo 6 kolorów, teraz nie bijcie mnie, bo serio, nie pamiętam dokładnie, ile tam było w szafie, ale nie ma ich aż tyle. Bardzo często teraz, zwłaszcza w takich dużych markach typu L'Oreal czy Rimmel, spotykamy się z tam 30 prawie że odcieniami, przynajmniej tutaj w Wielkiej Brytanii, bo ja wiem, że w Polsce to tak nie ma. Ale tutaj w Wielkiej Brytanii teraz już te marki duże starają się dopasować praktycznie do każdego odcienia skóry. Ten kosmetyk jest podobno ma działać tak troszeczkę jak oryginalny trumacz, no bo to jest tak jakby córka
oryginalnego trumacza i ma się dopasowywać trochę do koloru skóry. To nie jest najjaśniejszy, ja mam 2-3 light, to nie jest najjaśniejszy kolor. No nie może być, prawda? Jaśniejszy jest 1-2 bodajże, albo 0-5-1 się chyba nazywa Fair, tak mi się wydaje. Oczywiście poprawię się tutaj na ekranie, jeżeli się pomyliłam i napiszę Wam dokładnie, jak to się nazywa, ten jaśniejszy. Ale on w butelce był praktycznie biały, taki, no, takie mleko, prawie że. Więc różnica między jednym a drugim kolorem jest znaczna. Przynajmniej tutaj z początku te jasne kolory. Nie wiem, jak jest dalej. Natomiast no, ponieważ ja i tak zawsze chciałam go mieszać z innymi podkładami, które są na przykład dla mnie zbyt jasne. I ta kompozycja, że tak powiem, kolorystyczna mi bardziej odpowiada. No to tak jakby zdecydowałam się na ten ciemniejszy. Ale obejrzałam jedno wideo testujące i tam pani twierdzi, że on się dopasowuje, że ten 2-3 light to on wcale nie jest taki ciemny, jakby go nałożyć samego oczywiście i ja jestem bardzo ciekawa i pomyślałam sobie, że skoro ten podkład dopiero co pojawił się w Polsce, o jakieś kilka tygodni temu, na początku roku w każdym razie, więc całkiem niedawno, to może chcielibyście wiedzieć. Więc mam tutaj nadzieję, że za chwilę to słońce mi się schowa, a w międzyczasie zacznę nakładać podkład, ponieważ, wybaczcie Izakowi, ponieważ jest to podkład serum, powinnam go nałożyć pędzlem, ale ja bardzo nie lubię nakładać kosmetyków pędzlem. Ja się tak przyzwyczaiłam już do moich gąbek, że... Natomiast, no tak, ponieważ jest to serum, to myślę, że jednak pójdziemy pędzelek i nałożymy go sobie pędzelkiem i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Może go potem po prostu doklepię gąbką już po nałożeniu, także to nie jest, to przynajmniej tak mnie się wydaje, tak ja odczuwam ten podkład, że to nie jest podkład zastygający, więc będzie spokojnie czas, żeby trochę z nim popracować. No to jedziemy, co nie? Ja oczywiście nałożę sobie, nałożę sobie bazę, czyli Oh So Tokyo, a cały czas mam naprawdę dużo, ja używam dwie pompki, półtora może pompki, i, ale tej bazy prawie, że nie ubywa, nie wiem. W ogóle moja cera jest taka trochę w kiepskim stanie, no ale musicie mi wybaczyć, nie jestem idealna. Nie jestem po prostu taką zwykłą Anią, jak ja to zawsze mówię. Nie gwiazdą filmu i ekranu. Nie mam kupy pieniędzy. O, teraz zaczyna padać, a słońce nadal świeci. Nie rozumiem tej pogody dzisiaj. Mam nadzieję, że to nie jest kolejny sztorm, bo mieliśmy tych sztormów już naprawdę 3 w zeszłym tygodniu. Także tak. Baza nałożona, teraz dam jej chwilę, niech się dobrze wchłonie. I ja mój makijaż zrobię tak jak zawsze, czyli użyję tego samego pudru, użyję tego samego korektora w tej kolejności. Tego samego pudru, no generalnie wszystkich tych samych kosmetyków, które używam normalnie, bo chcę, żeby pokazać Wam, jak on będzie wyglądał. No i chcę zrobić może test trwałości. Zobaczymy, na ile godzin uda mi się go ponosić. Tak to wygląda, ta pipetka. On jest dość płynny. Więc ja go sobie tutaj wycisnę na górę dłoni. Zobaczcie, on jest, no kurczę, no przy mojej skórze, no to jest naprawdę brąz. Gdzie to jest 2-3 light, to ja nie wiem. Ja się boję, że jak to nałożę na... No nie, no zobaczymy, no zobaczymy. Także jedziemy. Jedziemy. Będę pomarańczowa, coś czuję. No i tak, ponieważ jest to, no nie wiem, czy chyba nie powiedziałam Wam ostatecznie, ponieważ jest to podkład serum, to tutaj nie ma co oczekiwać jakiegoś krycia. To będzie, tutaj zresztą na opakowaniu jest napisane, że on po prostu daje skórze taki jednolity kolory. Nie ma tutaj nic na temat, jak duże jest krycie. No ale tak jak mówię, ponieważ jest to serum, serum nigdy nie ma jakiegoś super krycia, to będzie po prostu bardziej coś takiego bardzo lekkiego, co może nie da nam krycia, ale
No właśnie. Może wyrówna koloryt, może tak troszeczkę nada nam. No nie, to nie jest mój kolor. Jakby to już tutaj widzę, że to nie jest mój kolor. Więc nie wiem, trumacz, nie wiem, o co tutaj chodzi. Dlaczego różnica między tym pierwszym kolorem dostępnym w szafie, a tym jest tak ogromna, bo jak w sklepie go kupowałam, to on się nie wydawał aż tak ciemny, a on jednak jest aż tak ciemny. No ale test to test, więc robimy... Muszę go tutaj troszeczkę, o, tak przy uszach, tutaj trochę w linię włosów wjechać, bo tak głupio to wygląda. Znaczy tak, z pewnością, gdybym miała golf, to ok, ale że nie mam, no to to różnica na, bo ja nie chcę tego tutaj tak bardzo nisko rozciągać na szyję, bo potem kurtka brudna i wszystko brudne. Także gdybym miała golf ubrany, to nawet by to nie wyglądało. No tutaj może trochę by było widać mój kark. Różnica. Różnica jest zdecydowanie, więc nie powiedziałabym, że to jest kolor, który się dopasowuje jakoś super. Ale my to sobie za chwilę może rozjaśnimy korektorem czy czymś. Ok, także tutaj rozprowadziłam na tyle, na ile mogłam. I no w tym słońcu to w ogóle się błyszczę dość konkretnie. Może tak będzie lepiej na chwilę? Nie wiem, na ile wy to teraz widzicie, bo mówię, z tym słońcem możliwe, że moja kamera jest trochę przyciemniona, ale tak to wygląda. I teraz ja patrząc na siebie w lusterku, to owszem, moja cera wygląda na taką, no, wyrównaną może kolorystycznie. Jest to bardzo cienka warstwa i to faktycznie nie jest taki podkład, który widać na twarzy, że jest podkład, tylko ja bym to porównała bardziej do jakiegoś takiego kremu, BB, CC, coś w tym stylu. Ja wątpię, żeby mi to przetrwało na mojej tłustej cerze, bo przypominam, dla tych, którzy nie wiedzą, ja mam mieszaną, ale stronę tłustej cerę, zwłaszcza tutaj właśnie w strefie T, czyli czoło, nos, broda, no i może tutaj policzki od strony nosa. Cała reszta jest raczej w stronę normalnej, nie powiedziałabym, że suchej, w stronę normalnej. Także tak to się prezentuje. Powiedziałabym, że ponieważ jest to zdecydowanie jak dla mnie na ten moment kolor zbyt ciemny, on na pewno będzie lepiej wyglądał latem, jak moja skóra złapie trochę słońca. No póki co to ja jestem dość blada, więc ten kolor 2-3 light to no nie. Chociaż powiem Wam, że dzięki temu, że on jest no, nieco ciemniejszy, no to wyglądam zdrowo, bardzo zdrowo nawet bym powiedziała. Trochę mam wrażenie, że tutaj na brodzie może nie do końca dobrze złapał moją skórę. Nie wiem, tak mam wrażenie, że broda jakoś tak wygląda jaśniej od całej reszty. No i oczywiście, tak jak widzicie, mam niedoskonałości, które są nadal dość widoczne tutaj, tutaj. Także on nie pokrywa żadnych niedoskonałości, to jest bardzo lekki w odczuciu na skórze zdecydowanie i ma delikatny, nie powiedziałabym, że to jest błyszczący podkład, ale na pewno ma takie satynowe, bardziej satynowe wykończenie. Tak to w tym momencie wygląda. Teraz ja nałożę sobie korektor i całą resztę, tak jak mówię, przypudruję, wykończę makijaż i wrócę, żeby Wam po prostu pokazać się, jak to wszystko wygląda przed ostatecznym powrotem po kilku godzinach.
I tak, moi kochani, prezentuje się skończony makijaż. Jak widzicie, słońce już przeszło na drugą stronę, więc mi nie przeszkadza w tym małym rogu. Skończyłam makijaż tak jak zawsze, tym samym pudrem i w ogóle wszystkim. Jedyne, co jest trochę inne w moim dzisiejszym makijażu, to to, że nie mam aż tyle bronzera, ponieważ w ogóle bronzera użyłam tylko tak odrobinkę i widzę, że nie wiem dlaczego, ale zniknął mi róż. Użyłam tego różu, tego kremowego różu z Avon i on naprawdę przepięknie wyglądał, ale teraz tak jak patrzę na siebie, to rozświetlacz super. Też mam płynny rozświetlacz, tak notabene. Ale róż gdzieś mi zginął. Nie wiem, co się stało. Także jeszcze sobie poprawię takim moim zwykłym różem w kamieniu. No bo coś tam go widać, ale nie wiem, co się stało, bo poprzednim razem jakoś ładnie się trzymał, ale może dlatego, że dzisiaj nakładałam go pędzlem, a poprzednim razem nakładałam go gąbką. I to jest może różnica, większa koncentracja koloru i tak lekko go wklepałam, więc pewnie dlatego utrzymał się lepiej. Tak, takie tylko moje, wiecie, szybkie przemyślenia. Aha, zapomniałam Wam powiedzieć, że oczywiście też mam pranie wstawione, bo musiałam wstawić pranie, a niestety. Nagrywam w tym samym pokoju, w którym jest pralka, także wybaczcie mi wszelkie odgłosy w tle, ale dzisiaj to takie jest wideo, wiecie, trochę inne. No i tak, no i wszystko pozostałe jest takie jak zawsze, także ja tak jak widzicie, po przypudrowaniu ten podkład zrobił się nieco bardziej matowy, ale ponieważ ja używam takiego bardzo lekkiego pudru, no to już po godzinie on, ten puder osiadł, że tak powiem, na czole i czoło jest takie lekko rozświetlone, zresztą pozostała część twarzy też. Natomiast to jest takie zdrowe rozświetlenie, to nie jest tłuste, nie jest, wiecie, po prostu jest, cera wygląda naprawdę bardzo ładnie, nie wygląda sucho, nie wygląda jakoś przeładowana, nadal widzę swoje takie delikatne bardzo przebarwienia, no i tak jak Wam mówiłam, jeżeli macie jakieś krostki, jakieś wypryski, to tego absolutnie ten podkład nie zakryje. To nie jest podkład, który zakryje cokolwiek. To jest raczej podkład, który po prostu podkreśli Wasze naturalne piękno. O, może tak. Na twarzy uczucie jest dość lekkie. Tak jak mówię, wygląda jakby faktycznie nic na mojej skórze nie było, oprócz tego, że no kolor, chociaż powiem Wam teraz, patrząc na mój kark, zobaczcie. Nie ma, widać oczywiście delikatną różnicę, natomiast nie jest to aż tak widoczne, jak było, jak go nakładam, więc może on faktycznie się lekko dopasowuje do skóry, bo nie widzę, żeby on był aż tak bardzo pomarańczowy, jak był. On się teraz zrobił taki bardziej żółtawy i ja, moje podtony są faktycznie żółtawe. Nie wiem, jak Wy to tutaj widzicie, pewnie widzicie to w bardziej ciepły sposób, taki bardziej różowy sposób. Natomiast moje podtony są faktycznie bardziej żółte i widzę, że podkład też faktycznie zrobił się bardziej żółty niż pomarańczowy. I ostatecznie ten kolor nie jest taki zły. Niemniej jednak wolałabym, żeby ta gama kolorystyczna była nieco lepsza. Chociaż może jakbym kupiła ten jaśniejszy odcień, to on też by się bardziej dopasował do mojej cery, bo mam wrażenie, że podkłady, te, które mają jakieś tam pigmenty dopasowujące, to lepiej dopasowują się z jaśniejszego do tak jakby ciemniejszej karnacji niż w drugą stronę. Jak już podkład jest za ciemny, to on raczej się o dużo nie rozjaśni. Ale jeżeli jest za jasny, to te pigmenty, które się mają za zadanie dopasować, bardzo często potrafią się utlenić i bardziej dopasować do ciemniejszej cery niż w drugą stronę. Także kto wie, no nie wiem, no ale tak z mojego w tym momencie doświadczenia tak to wygląda, moi kochani. Także póki co ja jestem jak najbardziej na plus. Zobaczymy się później i zobaczymy, jak ten podkład sam, bez żadnego mieszania, przetrwa na mojej skórze. Powiem Wam, że póki co podoba mi się. Nawet bardzo. Także do później. I tak, moi kochani, widzimy się ponownie w podsumowaniu.
Jak się pewnie już orientujecie, jesteście razem ze mną w mojej łazience. Tutaj jest takie mniej więcej najlepsze światło. Mam nadzieję, że będziecie w miarę dobrze widzieli. Makijaż mam na sobie tak ponad 10 godzin, takie 10,5, powiedziałam, godziny. Jeśli chodzi o trwałość, to wydaje mi się, że przetrwał całkiem nieźle, jak na 10 godzin. Jak na podkład, który tak naprawdę nie jest tak do końca podkładem, bo to jest takie serum. Jest on bardzo lekki, jest łatwo się go nakłada i jest prawie że niewidoczny na skórze. Naprawdę, on tak ładnie ułożył się, że no, jestem naprawdę zaskoczona. Teraz, pamiętajcie, ja mam moją cerę mieszaną w stronę tłustej i przyznać muszę, że on wyglądał przecudnie przez pierwszych 6 godzin. Przez pierwszych 6 godzin naprawdę nie musiałabym go dotykać w ogóle. Nie świeciłam się nigdzie. Oczywiście oprócz tego blasku, który miałam zaraz po zrobieniu makijażu, to faktycznie nie przetłuściła mi się twarz nigdzie ani nic takiego. Po 6 godzinach widać było delikatne zmiany, ale to nie były naprawdę, że to tak jak teraz widzicie, trochę się świecę na czole, ale to nie jest takie świecenie, jak czasami zdarza mi się z podkładami, że naprawdę widać taką tłustą warstwę wręcz na moim czole. Teraz, to może być spowodowane po pierwsze tym, że zmieniłam pielęgnację i używam teraz tych koreańskich kremów, które naprawdę zwłaszcza ten, on zauważyłam, nawet jak nie noszę makijażu, to utrzymują moją skórę taką dość matową, więc nie wiem, czy to czasami nie jest zasługa właśnie też pielęgnacji, tego, że... Więc... Kurczę, bo nie chcę Wam mówić, słuchajcie, idźcie do sklepu i kupcie, bo o, tak, super się trzyma, jest w ogóle super świetny i okej, bo ja jestem sceptycznie nastawiona do takich właśnie tych serum podkładowych, no bo to jest jednak coś, taka hybryda, takie coś, co teoretycznie nie ma prawa zostać tak dobrze na skórze, więc ja jestem naprawdę zaskoczona, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, że miałam maseczkę na twarzy, bo u nas jeszcze chyba do końca marca trzeba będzie maseczki nosić, i miałam maseczkę na twarzy przez prawie godzinę. Byłam w dwóch różnych sklepach, w jednym byłam nieco dłużej, w drugim byłam nieco krócej. Pomiędzy sklepami maseczkę zdjęłam. Natomiast sam fakt, wiecie, zakładania, zdejmowania i tego, że mówiłam w masce, co sprawia, że no, maska się porusza i ociera o, wiadomo, twarz, to nie mam żadnych śladów na mojej twarzy, gdzieś, żeby mi się coś pościerało, czy no, nie zauważyłam. Patrzyłam w lustro, zanim tutaj weszłam i zaczęłam nagrywać dla Was to zakończenie, natomiast tak, to jest duży jego plus, że mimo tego, że jest to naprawdę bardzo lekki, ja nawet teraz na twarzy go jakoś specjalnie nie czuję, oczywiście mam świadomość tego, że mam makijaż, ale czasami po tylu godzinach podkład potrafi stwarzać takie ciężkie uczucie, takie to wszystko tak leży na skórze, a to jest no naprawdę, no chyba widzicie, no chyba sami widzicie, że no, co mam Wam powiedzieć, no kurczę, jestem sama, naprawdę jestem sama zaskoczona, że tak to wszystko nadal ładnie wygląda. Tak to jest, ale oczywiście, kochani, będę testować ten podkład dla Was w kolejnych dniach, żeby zobaczyć, testować będę go z różnymi bazami, z różną pielęgnacją, bo jestem ciekawa, jestem naprawdę ciekawa, jak on będzie się zachowywał z na przykład innym kremem. Obecnie nie mam kremu L'Oreal, tego, który normalnie używam, bo mi się skończył. Ale mam te próbki z Avon, które chciałam
wypróbować i to jest chyba dobry czas na to, żeby je wypróbować. Miałam je już wypróbować na jesień i zobaczcie, już teraz zima przyszła i niedługo będzie wiosna, więc zanim takie mocne słońce się pojawi, bo to jest ten z protinolem i z kwasem, to serum takie, więc tak, mam tam jakieś kremy, więc je wygrzebię i zobaczymy, jak to będzie wyglądało z zupełnie inną pielęgnacją, bo mówię, mam takie delikatne podejrzenia, że to może być kwestia właśnie tego niebieskiego kremu, ale jutro nałożę co innego na twarz, inny krem i zrobię tak samo makijaż, jak zrobiłam go dzisiaj. Użyję dokładnie tych samych kosmetyków, żebym wiedziała, żebym miała porównanie i wtedy zobaczymy, co z tego wyjdzie. Postaram się może wstrzymać jeszcze z takim z edytowaniem tego wideo do jutra i zobaczymy może jutro, jaki będzie efekt. Bo jestem sama, jestem ciekawa, jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona, ale też i nadal jestem bardzo sceptyczna co do tego, że ten podkład tak dobrze się na mojej cerze utrzymał, bo to jest naprawdę ewenement. Także to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ten test Wam się do czegoś przydał. I no, miejmy nadzieję, że zobaczymy się jeszcze jutro, żeby porównać. Także buziaczki moi kochani. Hej moi kochani, witam Was w podsumowaniu. Tak jak obiecałam, tak zrobiłam, przetestowałam dla Was podkład L'Oreal True Match Nude, o ile dobrze pamiętam, to jest chyba jego pełna nazwa. Po raz kolejny, z nieco inną pielęgnacją. I a propos, poświęciłam się dla Was, bo zmieniłam pielęgnację, bo mówiłam Wam chyba, że miałam już od jakiegoś tam czasu próbki tego serum z Avon, jak to się nazywa to serum, teraz szybko zapomniałam, napiszę Wam na ekranie, ale to było to serum takie, które pojawiło się kilka miesięcy temu i wszyscy zachwalają to serum. To chyba nie jest dla mnie serum, bo wysypało mnie wszędzie. Bo kocham, nie wiem, czy jesteście w stanie zobaczyć, ale tutaj mi taki przyjaciel wyszedł. Tutaj z tej strony nosa. I teraz, dzisiaj jak tak teraz siedzę, to tutaj gdzieś też mnie, tutaj pod nosem tak jakby, o tutaj gdzieś w płatku nosa, tak strasznie boli, co oznacza w moim przypadku zazwyczaj jedno, że zbiera mi się i to coś porządnego. Że to nie będzie małe, jakie tutaj całe mam obolałe. Także dziękuję. Dziękuję Avon. Dawno mnie już tak nie wysypało po nowym kosmetyku. Czasami zdarza się, że moja skóra tak źle na coś zareaguje, czy dziwnie. Natomiast no to serum to jest z pewnością... Nie. Także będę teraz leczyć się przez cały tydzień. Albo i dłużej, ale przetestowałam, umyłam rano twarz moim zwykłym żelem, więc jak moja skóra zachowała się po zmianie pielęgnacji? Tak jak widzicie, mój makijaż jest w tym momencie od 12 godzin, serio, 12, nawet już ponad 12 godzin. Nakładałam go rano, teraz już jest naprawdę późno. I tak, utrzymał się całkiem nieźle. Tak jak widzicie, błyszczę się i to tak całkiem już teraz konkretnie się błyszczę. Ale 12 godzin ponad, prawie 13. To po pierwsze. Po drugie, jedyne co dzisiaj zrobiłam, to po tak około 6 godzinach odcisnęłam chusteczką, bo zaczęłam się świecić, ale słuchajcie, po odciśnięciu chusteczką niczego więcej nie robiłam, nie dotykałam, nie pudrowałam, bo po odciśnięciu chusteczką ten cały taki naturalny mat powrócił. I od tamtego momentu kolejne 6 godzin, prawie 7 upłynęło właśnie bez dotykania, więc wyglądam w tym momencie tak. Tak jak w poprzednim dniu, tak i dzisiaj powiem Wam, że to jest podkład taki
o bardzo lekkim kryciu, jeżeli macie dużo niedoskonałości i lubicie takie pełne krycie, to trzymajcie się od niego z daleka, bo on tego Wam nie da. Wyrówna Wam bardzo pięknie kolory cery, ukryje bardzo drobne niedoskonałości, z korektorem w parze da się z tego zrobić naprawdę przepiękny, taki, jak to się mówi u nas tutaj w Anglii, no make-up, make-up, czyli taki makijaż bez makijażu, który będzie naprawdę bardzo naturalny i prawie, że niewidoczny. Prawie, bo makijaż zawsze będzie widoczny. Ale fakt, na skórze wygląda przepięknie. I żeby być całkiem szczerą, to miałam już podkłady takie typu właśnie serum podkładowego i nie wytrzymały one nawet 3 godzin, co dopiero 6, a cóż w ogóle nie ma co marzyć o tym, żeby tamte podkłady wytrzymały 12 godzin. To po prostu była, ja wyglądałam jak wysmarowana kostką smalcu i ten podkład, to podkład serum takie, tak zbierało się na twarzy okropnie. Tutaj nie ma takiego problemu. Jak widzicie, nadal wszystko się trzyma, nadal wszystko się trzyma tak jak było. Oczywiście nie mam już pomadki, no bo pomadka się zjadła. Odrobinę może mi się tutaj wytarł w okolicy ust, bo bardzo dużo dotykałam dzisiaj tego nosa z racji tego, że mnie boli. Maseczki dzisiaj nie nosiłam, byliśmy na zewnątrz, ale byliśmy na zewnątrz na otwartym powietrzu, więc maseczki nie nosiłam. Natomiast nigdzie indziej mi się nie pościerał, nie pościerał mi się na czole, nie pościerał mi się nigdzie na policzkach, nie pościerał mi się nawet w okolicach nosa tak za bardzo, mimo że tak jak mówię, dotykałam się dzisiaj, zwłaszcza tutaj w tym miejscu, bardzo, bardzo dużo. Nie jest to podkład zastygający na pewno, ale jest on wystarczająco trwały, żebym mogła być z niego zadowolona. Teraz jedna moja uwaga jest taka. Owszem, utrzymał się pięknie. Gdybym po tych 6 godzinach odcisnęła nadmiar sebum, a potem przypudrowała delikatną warstwą pudru twarz, to z pewnością ten podkład wyglądałby przecudnie nadal. Natomiast bierzemy pod uwagę porę roku, czyli fakt, że jest chłodno na zewnątrz i to powoduje, że moja skóra aż tak się nie przetłuszcza. Domyślam się, że ten podkład nie będzie miał racji bytu latem. On mi po prostu spłynie z twarzy. Ale oczywiście zobaczymy. Zobaczymy. Lato już niedługo, znaczy najpierw wiosna, potem lato. Więc kto wie, może uda mi się ten podkład przetestować dla Was w cieplejsze dni, w cieplejszym klimacie. Póki co to tyle, moi kochani. Uważam jeszcze raz, że jest to podkład godny uwagi. Jeżeli bardzo chcecie go sobie przetestować, to jak najbardziej powinniście. Tak jak to z podkładami zazwyczaj bywa, to nie będzie tak, że będzie on pasował każdemu. Natomiast ma szansę przetrwania na cerze takiej jak moja, czyli cerze mieszanej z tendencją do przetłuszczania w strefie T. To tyle, moi kochani. Mam nadzieję, że ten test Wam się podobał. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, moi kochani. Życzę Wam naprawdę udanego dnia, popołudnia czy wieczoru, bo nie wiem, kiedy mnie oglądacie. Ja jestem już strasznie zmęczona, więc idę, zmywam makijaż i kładę się spać. Do zobaczenia, moi kochani. Buziaczki. Mua.